I cóż, myszki ze strony Dragon, w kolejną cikusy Hardzone 4 na atrakcji Hermes at War jako Związek Północno-Hermiski. Nawet śmiesznie to brzmi. W tym odcinku mamy do pokonania ostatniego przeciwnika, którym jest Freetopia. Na nasze nieszczęście jest to dosyć duży przeciwnik i trzeba będzie się z tym jakoś zmierzyć. Pytanie jest takie, czy możemy budować... Możemy budować, jej! Jeżeli możemy budować kolej, to po pierwsze możemy ją wybudować w taki sposób, że pociągniemy ją do nas. Trochę polepszymy kolej w całym Hermitcrafcie. Chyba będą szczęśliwi za to. I dzięki czemu będziemy mogli im tutaj wysyłać zaopatrzenie. Na nasze nieszczęście właśnie to jest główny problem tego regionu, że tam nie ma zaopatrzenia. Więc będziemy musieli coś z tym porobić. Ale jakoś się nam uda. Teraz już się kolej buduje. Więc co dzisiaj będziemy robić? No oczywiście będziemy mogli co chwila korować coś, ponieważ to jest ten moment, kiedy nam się posłuszeństwo ustawia. Już trochę powłączałem. Oraz żeby trochę przyspieszyć, no dałem sobie doświadczenia wojskowego, za chwilę go tutaj do innych rzeczy wybiorę. No wiecie, bo to już jest koniec w sumie, więc po co się, co mam się martwić tym, że tutaj jakoś być uczciwym tak do końca. Wystarczy, że jestem w 70% uczciwy zazwyczaj. I co tutaj możemy? Możemy zrobić błyskawiczne natarcie, o to na pewno. Więc możemy sobie tutaj porozdawać to. Idziemy sobie w nowoczesnym bliski, dlatego że aż tak bardzo nie mamy problemu z manpowerem. No i mamy już tak naprawdę wszystko zrobione. To bym dał sobie do sił specjalnych, więc w międzyczasie sobie tylko to porobimy. Nawet fajnie jest, że mamy te wszystkie boosty do kosztów. Bo wtedy nie mamy aż takiego wielkiego problemu, więc tak, co tutaj mamy? Pójdziemy w lewo. Kiedyś tłumaczyłem to mojemu znajomemu, o czym to polega, ale powiedział, że takie, a dobra, ciągle w prawo. Tam na samym początku jest prawo fajnie, lewo to jeżeli jesteście w Ameryce Południowej, ale prawo to ciągle fajnie. Więc tak, największym problemem dla nas, jeżeli chodzi o te lasy, jest to, że Freetopia ma jedną z najlepszych gospodarek świata i ma najlepszą flotę świata. Więc żeby ją pokonać, musimy się trochę postarać. Ale można ją z łatwością pokonać, jeżeli się korzysta z kilku reguł. Pierwsza reguła, musimy być bardzo ostrożni z flotą. To nie jest coś dla mnie. Druga reguła, musimy trochę polepszyć sobie zaopatrzenie, czyli co chwila zdobywać rzeczy na szlakach, ponieważ tutaj nie masz żadnego zaopatrzenia, musimy coś porobić z tym. No i a resztę reguł to każdy kojarzy, czyli trzeba na pasach patrzeć najpierw w lewo, później w prawo, później znowu w lewo. W takim razie, żebyśmy coś mogli tutaj ugrać, realnie rzecz biorąc, moglibyśmy wysłać naszych Marines, bo oni są no, jednymi z lepszych dywizji, które w takich regionach powinny sobie poradzić. Ale mamy ich mało. W takim razie rozpoczniemy już produkcję ich na masową skalę, co powinno nam w niedługim czasie no, po prostu oddać tym, że jednak coś tam wysilemy. Jak na razie nasi sojusznicy sobie dobrze radzą, to po prostu możemy sobie na razie na tym korzystać. Tutaj musimy najpierw tylko to korować i już. Tutaj chyba już nic realnie nie ma, bo reszta to są tylko jakieś cele do ataku. Więc jak tutaj sobie nasi robią. Nawet nie chcę wysłać tutaj czołgów, bo wiadomo, że one zeżrą nam to wszystko. Więc musimy no poczekać nieco na to, żebyśmy tutaj sobie porobili. Pytanie jest, czy już jesteśmy na dobrym poziomie, powiem szczerze.
W takim razie wyślę ich i będziemy próbować coś robić. Mamy oczywiście piechotę górską. Myślę, że to nie jest dobry czas na piechotę górską. Dobra, więc tutaj wyślijmy i usuńmy ten rozkaz, żeby nie miał problemu. Jak wygląda tutaj zaopatrzenie? Jest dobrze. Dzisiaj już wszyscy wyćwiczyli. Nie ma problemu. Tutaj mamy to od minusów 39. Nice. Okej, co to jest? A tak. Nie wiem, co się stało. Ale kompletnie nam się dwa Mio wyłączyły. Kompletnie. Więc obecnie musimy robić to od nowa. Nie wiem, może to jest coś nowego z grą? Trudno mi określić realnie. Ponieważ ja wiem nieco na ten temat, jak to działa, ale no, że tak powiem, zawsze mogą się na siebie nachodzić, mogą być kilka Mio tego samego rodzaju. A tutaj po prostu wyłączyło jedno Mio, które było i kompletnie nie wiem, na czym to polega. Dobra, już są nasze dywizje? No, już są. Tutaj, że tak powiem, ryzykowne pokazuje. Czy możemy tak zrobić? Ryzykowne. To nie wygląda na to, żeby to było ryzykowne. Jeżeli uda nam się nieco tutaj odciąć, to przynajmniej spowolnimy ich armię. Ponieważ zgadując to oni, zanim tutaj coś podeślą, to może trochę minąć. Dlatego też dobrze, że wysłaliśmy naszych Marines. Dobra. I plus tego jest to, że jak walczymy przez rzekę, to mają naprawdę małe minusy. Nawet mają plusy. To też jest fajne. W takim razie już tutaj przychodzą. Jak już tutaj będziemy mieć, to mogę wysłać moją armię pancerną, bo realnie rzecz biorąc, no, armia pancerna tutaj już będzie mieć trochę więcej zaopatrzenia. Więc tylko odetnijmy ich i powinniśmy już niedługo się cieszyć tym, że będziemy mogli sobie tutaj atakować ich bez żadnego problemu. Mruk, mruk. Nie, no później też będą problemy, ale nie aż takie duże. Projekt średnich. Możemy pójść totalnie w czołgi. W manię czołgowania. Tank manię. Okej, i realnie już nie mam nic do budowania. Nawet nie chcą mi się budować. Okej, więc tak, moje czołgi. Idźcie na ten rozkaz, bo tutaj zgaduję, że jest ledwo co. Zgadzam się, że tylko te dwa czołgi były podpięte. A ci, jak już przepchną, to chyba powinni już usunąć się ten rozkaz. Nie. Uwielbiam, kiedy nie mam racji. Okej, w takim razie wysyłamy nasze pancerniaki. I do boju. Znaczy się. Najpierw musimy ich wysłać tutaj. Do boju. Wiem, no, może nawet w tym odcinku uda nam się tutaj dokończyć. Mamy oczywiście tą stolicę, ale nie pamiętam, czy to musimy kontrolować, czy nie. No, zrobimy to na samym końcu. Możemy porobić cele narodowe, które nic nie mają znaczenia. Tak, i jeszcze mamy to. Trochę daleko do tyłu poszliśmy. Zacznę od zmechanizowanej z tego względu, że obecnie już mamy większe znaczenie to robi dla nas. Ale my możemy tutaj napęd amfibii zdobyć. Nice, nice, nice. Dobra, więc tak, mamy oczywiście Mio, znaczy się Mio. Ciągle to mylę. Mamy ten kod, który możemy już użyć. W sumie. I
Nie powiem. Bardzo dobrze to wygląda. Mamy strasznie dużo siły politycznej. Możemy wydać na tych generałów, których totalnie zapomniałem, że możemy wykorzystać. A ogólnie z powietrzem to. Może po prostu odeślę tutaj te samoloty i to powinno nam nieco pomóc. Znaczy się tam mamy mało lotnisk, więc to jest główny powód. Dobra, nie, no w tym odcinku może się nam udać nawet. Ostatnia krucjata, nie sądzę, że oni dołączyli do naszej frakcji, więc trochę głupio było ich dodawać. Czy tutaj zostanie rozkaz? O, oczywiście, że zostanie. To jest ten jeden moment, kiedy nie chcę już tego rozkazu, ale nie, będzie dawało rozkaz. Ha, 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 ha. Dobra, dawajcie tutaj na marszałka. Możemy trochę to zmienić, nie chcę przez ścieśninę aż tak bardzo iść. Pójdziemy tędy. Ok, jesteście już pod ten rozkaz? Jesteście, dobra. Nawet nie potrzebujemy reszty brać, ponieważ no trochę to może nas spowolnić tylko. Ale dajcie mega agresywnie. Wow, nie powiem. Zazwyczaj AI miał taki wielki problem z przejściem tym. Dosłownie, to jest coś takiego, że oni nic nie mogli tego robić. I bardzo się trudziłem, bo to akurat ja robiłem z tym, jeżeli chodzi o działania AI. Można się pochwalić tym, że dlaczego jest taki słaby? Nie, no szczerze bardzo. Bardzo trudno się robi AI. Bo czasami się robi coś takiego, o macie tutaj to robić. Po czym oni wysyłają miliard dywizji na tą prowincję. Nawet niepotrzebnie. Człowiek takie, ale dlaczego? Nie, proszę, nie. Okej. Kolejne. Oj, facet nawet dostał. To był broń pancerną. Realnie. Dobra. Więc. No, cała ich armia tutaj została. No, niezbyt miło. Okay. Coś jeszcze możemy? Jeszcze mamy. No, w sumie mamy więcej niż jeden, ale mamy. Tak naprawdę ten jeden cel, który nie chcę robić. Okej, okay. Devastor, suma kontuzja, okej. Okay. Devastator, suma, o, tak to się nazywało. Trudno było mi czasami tłumaczyć na angielski, bo to bardziej to było takie gra słów po angielsku, na angielski, na polski. Gra słów po angielsku, więc nie było aż takie proste. Okej, dlaczego wy nie chcecie iść? Macie taki... mały rzecz. W ogóle. Okej. Zastanawiam się, bo wydawało mi się, że coś innego widzę, ale okej. Mam z widem. Halucynacja. Okej. Tutaj tylko się już zajmiemy tym. I to. No, a tych dwóch to mamy. Zobaczcie. Mamy te dwa. Ach, dziwne. Naprawdę będę musiał sprawdzić, o co chodzi. Okay. No, niestety te badania są bardzo szybkie. Okej. Okay. O, tak jak myślałem. Chodzi o to, że możemy wybrać stolicę i wtedy... wtedy dostaje boosta dany region. No, ale przez to, że nie mamy innych regionów, to... nic nie zrobimy. Okej, okay, więc... realnie rzecz biorąc, całe drzewko zrobione. Tak. Całe drzewko. Fajnie. Koniec. Super. Ta. Na pewno... na pewno jest taki problem, że trudno, żeby porobić drzewko aż do tego momentu, żeby był jakiś content. Ale będziemy próbować. Okej, okay, upadek pałacu Hohenzollerów. Więc... jak na razie to... do tego momentu w głównej mierze jest content. No. Jej. Dobra. W takim razie jedno co muszę sobie... o, masz los. Ile agentów nam umarło. Ja ich wysłałem tam i nic nie patrzyłem, a to wszyscy umarli. Okej. Okay.
Już. Jeszcze, ale dobra. Czy możemy coś porobić? Na przykład chciałem tutaj szyfr badać. Awansowany płatowiec. To już działko możemy porobić ostatnie. Tutaj o. Twierdzę endu. No. Już chciałbym, żeby tutaj wszystko przeszło. Nasi sojusznicy w ogóle nie mogą sobie poradzić z dobiciem. To jest śmieszne. Ile tutaj jest dywizji? 7. A, dobra. Z dobiciem. To jest takie, że wystarczy trochę i koniec. Dobra, tutaj już widzę, że mamy pewne problemy. Znowu jesteśmy w lesie. Znowu mamy problemy z zapatrzeniem. A, super. Mamy jakieś połączenie tutaj. Mamy tutaj takie połączenie. O, tutaj mają piątkę, dobra. Mi się podoba. W takim razie pociągniemy sobie tutaj. Dzięki czemu nasze fabryki coś, cokolwiek będą budować. Dobra, już szybko idzie. No. Dostali takiego speeda. A w ogóle nasze dywizje już poszły dalej do przodu. Okej. No, realnie rzecz biorąc, to jest koniec. Nie już nic. Oczywiście ocena moda będzie trochę. trochę. No, nie będzie zbytnio. Że tak powiem. Trudno oceniać źle coś, co się samo zrobiło. Znaczy się. No, mogę oceniać źle inne mody, które brałem udział w, że tak powiem, kiedyś w robieniu i powiedzieć, jakie są błędy, bo nawet w modach, których sam robiłem, to mogę widzieć błędy, ale tutaj akurat jeżeli chodzi o mnie, to ja zawsze próbuję, żeby to było taki prograczowy, żeby każdy content był robiony, że pod gracza, czyli że na przykład drzewko ma tam jakieś wykokszone, no to AI nie będzie wybierało aż takich ścieżek wykokszonych, że będzie próbowało trochę słabiej grać. Żeby po prostu gracz tutaj bardzo brał na siebie. Bo jak sami widzicie, wystarczyło porobić dużo dywizji desantowych, które są bardzo to, ale to bardzo OP. Pokażę tylko, jak są OP. Okej, tutaj. Nie jest aż taki duży. Zorganizowanie. No, w miarę okej. Obronę. Nice. Oprócz tego jeszcze przekroczenie rzek, gdzieś tutaj jest, o tutaj. Ruch 28, atak 34. No. Góry, no to wiadomo, nie. Bagna, to są, tak, bagna. No to wiadomo, że też. Fortyfikacje, no to też jest sporo. No i desant, no wiadomo, że to będzie dosyć sporo, więc to jest tak naprawdę zawsze najlepsze rozwiązanie. No i jesteśmy chyba już blisko tego. Bo to są ostatnie regiony, które mają jakieś punkty zwycięstwa. Bo tutaj to już jest ich marionetka, a tutaj też jest ich marionetka, a oni nie mają Majora. Więc no, 4 miliony do naszych. Prawie wszyscy tutaj są, tylko nasze moje dwie marionetki nie są. No, szlami. Szlamy tutaj strasznie, ale też strasznie się, że tak powiem, porobiły. Tutaj widzę, że coś się im udaje odbić. Powiem szczerze, odeślę swoje dywizje te, dlatego że nie ma tu już sensu, bo tak widzę, że... O, to nie jest. Okej, więc tak. My po pierwsze możemy zrobić... O, tak. Cioch, cioch. Zająć wszystko, resztę. To moje. No, Masilos, ile tutaj jest tego? O, Masilos. No, zgaduję, że bardzo dużo im się, że tak powiem, dostało w tym. Przekaż. O, Masilos.
Dobra, coś jeszcze zostało? Nie, chyba to wszystko. Możemy jeszcze, o, pozdobywać o te. No nie powiem, no z jednej strony rozumiem. Bo wiecie, to oni też trochę tam porobili. Ale z drugiej strony. Bro. Ale ja tutaj dosłownie zadałem ostatnie obrażenia. No zostanie obrażenia. Ostatni cios. Dobra, tutaj jeszcze. No, floty chyba nikt nie weźmie. I ten kolor trochę mnie denerwuje. Okej, i chyba wszystko zostało wzięte. Jeszcze jakieś małe. Małe wysepki. Możemy. A, ma się nas, nie mamy już punktów. A, nie możemy już tego zrobić. Okej, coś jeszcze zostało? Chyba nie. No, nie mamy zbytnio już punktów. Dobra, i tak to jest koniec. Zanektowaliśmy chyba wszystko oprócz tego. Cierpili o to wszystko, a kończyło się na tym, że nic nie dostali. Dobra, w takim razie czas na najlepszy cel narodowy tego drzewka. Czyli mówimy, że tak powiem, dobra, zdobyliście wszystko, fajnie, super fajnie, ale my możemy zdobyć was. Tak, to jest po prostu cel narodowy, który pozwala, żeby oni do nas dołączyli się. I akurat ja go zrobiłem tak, że jeżeli gracie przeciwko AI, to AI się będzie zgadzało na wszystko. Czekajcie, bo się tutaj super event włączył. Okej. Okay. Wyss Izuma zjednoczył Hermicraft. Przeszliśmy od zła do derpa, ale może taka jest droga. Zły Izuma. No, były trochę takie momenty, kiedy nie było aż tak dobrze. Tak. Udało nam się. Stworzyliśmy wielką rzeszę hermicką. Tutaj to była jedna z tych rzeczy, które takie pomyślałem. Śmiesznie by to brzmiało. I zrobiliśmy to. Tak. Zapiszę tego grę. Ale jak mówiłem wcześniej. Mod jest fajny do obczajenia. Próbujemy go zrobić, żeby był. Żeby każdy z tych gameplayów był trochę inny, żeby inaczej polegało. Na przykład gameplay jako Boatem, no to wiadomo, że to jest później ta wojna, później to jest trochę inaczej. Fretopia też to jest własny kontynent. Teraz kolejna aktualizacja po tej. Wiem, że powinienem reklamować aktualizację obecną, ale to chyba cała seria właśnie promuje. Kolejna aktualizacja ma dodać kontent do tego państwa, żeby nie był aż tak słaby. Tutaj bardzo był kompetentny, nie powiem. Ale on zawsze przegrywa, więc musimy się czymś zająć. Teraz mam mnóstwo dywizji. Mam 478 dywizji. Wow. Co wiecie? Tutaj jest wybierz insygnię, ale jest schowany. What? Będę musiał sprawdzić to. Może to po prostu jest jakiś błąd GUI. Więc tak. Możemy jeszcze zrobić ostatnią krucjatę, ale głupio byłoby, ponieważ tego państwa nie ma. Więc polecam oczywiście moda. Ja nad nim też pracuję, więc jeżeli macie jakieś rzeczy w komentarzach, chcecie napisać, że na przykład co tam akurat wam nie pasuje, no to zawsze polecam. Tutaj oczywiście ja tutaj teraz przeglądam. W głównej mierze chodzi o to, że ja jak gram w te tak moda, to ja wtedy widzę trochę błędów i wtedy muszę trochę, że tak powiem, zazwyczaj wtedy robię screen, ale na nagraniu trochę głupio to brzmi, że tak powiem, dźwięk trochę jest denerwujący, więc wtedy nie robię, ale tutaj już kilka błędów naliczyłem i na pewno poprawimy przed wyjściem. Zgaduję, że już wyszedł, więc mówiłem trochę w formie przyszłej, kiedy już wyszedł. Jeżeli chcecie wspierać modę, to wiadomo, oczywiście obserwujcie nas. Jeżeli chodzi o sam kanał, no to wiadomo, ja tutaj bardziej się zajmuję nagrywaniem hoja, a nie
promowaniem, ale oczywiście się zastanawiam jeszcze nad tym, żeby trochę, nie wiem, streamować robienie moda, ponieważ są elementy, kiedy koduje się, wtedy jest fajnie sobie postreamować, pokazać, jak to wygląda, ale są momenty, kiedy się robi grafikę i tak naprawdę nic ciekawego. To nie jest ciekawe, jak się robi grafikę. W takim razie z wami się żegnam, z wami trochę. No to do następnej serii. Hej!